Dzisiaj zaproszenie do portalu Radomsko 24 do programu w temacie przyjął Marek Wyciszkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku. 20 sierpnia minie 2 lata od uruchomienia nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Radomsku – Aquara. To portal radomsko24.pl. Witam Państwa, Irek Staszczyk, witam mojego gościa, Marek Wyciszkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku. Witam Panie Dyrektorze. Witam serdecznie. Panie Dyrektorze, ale ten czas szybko biegnie, bo tak za kilka tygodni, 20 sierpnia, miną 2 lata, został nowy kompleks basenowy w Radomsku otwarty. Kompleks, który robi wrażenie, zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają do Radomska, do miasta, spojrzą, naprawdę piękny obiekt. Ale ja zapytam teraz z innej strony. Gdyby Pan mógł coś, bo już jest pewne doświadczenie, prawda? 2 lata ten obiekt funkcjonuje. Gdyby Pan miał teraz coś zmienić w tym obiekcie na plus i czy jakieś uwagi są kierowane od mieszkańców, od tych, którzy przychodzą na basen, co im brakuje, czego nie brakuje, może czegoś jest za dużo, no chyba nie wody, bo woda to jest potrzebna. No czas biegnie nieubłaganie do przodu, już mamy 2 latka funkcjonowania naszego kompleksu Aquara. Początki wiadomo były trudne, żeśmy tak bardzo sceptycznie przez chwilę patrzyli na to, co będzie w przyszłości. Trzeba było zebrać, skompletować dobry zespół ludzi, którzy będą mieli nadzór i opiekę nad tym obiektem. Powiem tak, udało nam się to naprawdę, bo z doświadczenia, które mają inne obiekty tego typu, dowiadujemy się, że z tymi zespołami bywało różnie, że często musiano dokonywać wiele zmian. U nas natomiast można powiedzieć, ale że od razu... Ale mówi pod kątem jakim? Dopracowania zespołu? Dopracowania który... zespołu, który będzie się zajmował tym obiektem, właściwie zajmował tym obiektem, tak? I u nas naprawdę w 100% się udało to zrealizować, ponieważ zespół mamy bardzo dobry tutaj, wielkie pochwały pod kierunkiem kierownika obiektu, pana Zygmunta Chowańca. On potrafił sobie skompletować załogę konserwatorów i pracowników gospodarczych takich, którzy sobie po prostu z tym wszystkim poradzą. Wiadomo, że mieliśmy jakieś doświadczenie na krytej pływalni, ale to doświadczenie no nie było tak duże w prowadzeniu tak dużego obiektu, ponieważ tutaj mamy do czynienia z kompleksem rekreacyjno-sportowym. Nie jest to jedna niecka, tak jak miało to miejsce na krytej pływalni przy Leszka Czarnego. Mamy tutaj parę nieckek, bo mamy i nieckę sportową, która jest dosyć wymagająca ze względu na gabaryty, mówię szczególnie jeśli chodzi o głębokość, 2,20 na całej długości, ale też mamy i basen zewnętrzny, mamy sauny, nie jedną, tylko 4, mamy wanny jacuzzi 3, mamy brodzik, wreszcie mamy taki basen rekreacyjny, który naprawdę cieszy się bardzo dużą popularnością wśród odwiedzających nasz basen. Powiem tak, z punktu widzenia, co by można było zmienić. Generalnie na tą chwilę ten obiekt jest naprawdę kompletny. Czas pokaże, mamy zaledwie 2 lata działalności, więc czas pokaże, czy jeszcze jest coś potrzeba. Generalnie dysponujemy miejscem na to, żeby coś tam w przyszłości jeszcze dodać. Ale o czym pan myśli? No, chociażby o kolejnym takim basenie rekreacyjnym, bo tak jak mówię, ten basen rekreacyjny cieszy się naprawdę dużą popularnością. Na tym basenie przychodzą ludzie sobie odpocząć. Ten basen nie jest wymagający, nie trzeba w nim ale cały czas pływać, żeby się utrzymać. Czy o zewnętrznym? O wewnętrznym. Zewnętrzny mamy i zewnętrzny, owszem, cieszy się bardzo dużą popularnością, no, szczególnie teraz, tak? Teraz mamy na to sezon, on tak jest otwarty od czerwca do września, więc naprawdę też cieszy się dużą popularnością. Także w tym basenie rekreacyjnym korzystają rodzice z maluszkami, właściwie z takimi niemowlętami, które dopiero są, oswajają się z wodą. Także no naprawdę fajny, fantastyczny pomysł, fajna inicjatywa, że coś takiego mogą u nas zrobić. Także cieszymy się bardzo z tego. A jeżeli chodzi o rentowność, bo to jest też bardzo ważne. No wiadomo, że rekreację stawiamy na pierwszym miejscu, ale no obiekt, który musi w pewnym stopniu no chyba na zero nie wychodzi, czy zarabia? No niestety, tego typu obiekty w całej Polsce no nie jednak nie zarabiają, tak? Ale to jest po prostu tak wynika, że mieszkańcy tutaj mieszkają w naszym mieście, coś muszą mieć z naszego miasta, więc to jakby jest coś w zamian. To nie wiem, czy pan będzie robił, czy robi już takie statystyki, kiedy jest największe obłożenie i czy faktycznie jest to obłożenie, nazwijmy to, w 100%.
To znaczy tak, z tym różnie bywa, ponieważ to obłożenie się zmienia w zależności od pory roku. Jeśli mamy rok szkolny, to wiadomo, teraz do południa szkoły przejmują jakby inicjatywę na basenie. W poniedziałki mamy też seniorów, którzy przychodzą na zasadzie ulgowego biletu i też ten basen wtedy ma dosyć duże obłożenie. Jeśli chodzi o godziny takie typowo południowe, wtedy jest jakby nieco lżej, natomiast po południu i wieczorem znowuż mamy spore obłożenie. Ale no, po prostu trzeba się z tego cieszyć, ponieważ ten basen no, pokazuje, że wart jest tego, że po prostu powstał. Mówił Pan o rozbudowie jeszcze kolejnej niecki na krytym obiekcie, czyli on by był rozbudowany w tym momencie? W tym momencie nie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli by trzeba było zrobić nieckę, to jest możliwość rozbudowania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, no oczywiście my jako MOSiR się w tym nie specjalizujemy. Tutaj musiałby być inwestor, czyli Urząd Miasta, tak, Wydział Inwestycji, ale myślę, że jest taka możliwość. No i teraz się boję zapytać, czy wiadomo, no ceny galopują, inflacja jest, czy na przykład od jesieni, od września ceny biletów wzrosną, czy nie? Czy możemy uspokoić? Z tego co wiem, na tą chwilę na pewno nie wzrosną. Czyli spokojnie. Spokojnie można przychodzić i cieszyć się tym, ponieważ no, naprawdę mamy dobrą cenę. Dobra cena jest, natomiast czy, bo... Kiedyś pamiętam jeszcze, gdy basen zaczął funkcjonować, została zamknięta stara pływalnia przy ulicy Leszka Czarnego. Nie wiem, czy to prawda, ale były podobne jakieś problemy, jeżeli chodzi o obłożenie, wykorzystanie w dobrych godzinach dla nauki pływania, dla lekcji wychowania fizycznego. Czy ten problem jest rozwiązany? To znaczy tak, tutaj lekcje wychowania fizycznego są oczywiście od rana do godzin wczesnych popołudniowych, czyli tak do godziny 14. O 14 na pewno na basenie tym sportowym odwiedza nas klub sportowy Wiking. Natomiast szkółki wszelkie pływackie, że tak powiem, swoją działalność mają w godzinach popołudniowych, czyli od godziny 16 tak do godziny 20. A teraz będzie to sakramentalne pytanie, które zawsze zadaję od pewnego czasu. Wie Pan jakie? Nie bardzo, ale słucham uprzejmie. Co będzie ze starym basenem? Wiele dyskutowano na ten temat i były dyskusje, opcje, no i były dyskusje medialne i no były właśnie. Dyskusje na sesji, na właściwych komisjach. Na tą chwilę kryta pływalnia wyłączona jest z użytku, tak? Mamy w tym miejscu, mamy w dalszym ciągu jeszcze siłownię relaks, mamy suchą saunę, korzystamy z sanitariatów, mamy prysznice, mamy toalety, mamy halę wyjściową. Będzie na obecną chwilę został utworzony program funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń, został opracowany. Dalej wiem, że trwają prace nad opisem przedmiotu zamówienia. Będzie to niezbędnym załącznikiem do wykonania dokumentacji przetargowej na wykonanie projektu budowlanego i tym zajmuje się Wydział Inwestycji Urzędu Miasta. To zapytam teraz nie jako dyrektora MOSiR-u w Radomsku, ale jako Marka Wyciszkiewicza. Pana zdanie, chociaż nie wiem, czy pan się podzieli, a mam nadzieję, czy faktycznie powinna być tam ta hala sportowa dla treningów, na przykład dla ciężarowców, wykorzystana pod tym kątem, ten budynek, ten stary basen, czy faktycznie lepiej, gdyby on służył właśnie szkółkom pływackim? To znaczy, ja tu widziałem, bo chodzi, w dalszym bo ciągu jestem kwestia... jako dyrektor tak. MOSiR-u, więc odpowiem jako dyrektor. Na pewno jest to tak, że wszelkie stowarzyszenia sportowe działające w tym mieście oczekują też czegoś dla siebie, tak? I tutaj mowa na przykład o zapaśnikach, mowa o karatekach, mowa o zawodnikach trenujących koszula boks. Bliższa ciało, prawda? No może nie do końca, po prostu chodzi o to, że wiele stowarzyszeń oczekuje na swoje miejsce tutaj w tym mieście. I takie miejsce mogłoby mieć rację bytu właśnie teraz na tym obiekcie, który zostanie w przyszłości dobrze spożytkowany, tak? Pod tym kątem. No bo natomiast to nie ja decyduję o tym, co ma tam w tym miejscu być. Ja tylko przypomnę, że jako dyrektor jednostki MOSiR po prostu ja zarządzam tym, tak? I mam to robić jak najlepiej potrafię. Mam do tego zespół ludzi i od tego tak naprawdę jestem, a decyzje należą do kogoś innego. Teraz, no bo w pewnym stopniu, w iluś tam procentach, ten obieg jeszcze funkcjonuje, tak jak pan powiedział. Jest tam sucha sauna, jest tam siłownia relaks.
To też generuje koszty, prawda? Tak, jednak te koszty nie są współmierne do tego, gdzie funkcjonowała kryta pływalnia. Tak? Wiadomo, że już z pewnych rzeczy żeśmy zrezygnowali, pewne rzeczy na dużo mniejszym znaczy dużo bardziej są okrojone, więc te koszty nie są na pewno takie duże. Miałem o to nie pytać, albo mówię, bo spotkamy się może na początku września, na co bardzo liczę, ale chyba zapytam, czy jakieś nowe propozycje, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia sportowe, planujecie coś od września w okresie... To znaczy wrzesień mamy bardzo pracowity z uwagi na to, że mamy dwie duże imprezy. Mamy imprezy pod tytułem Radmagedon, czyli ten radomszański bieg ekstremalny, już w zasadzie siódmą edycję tego tradycja. Biegu. Tak, no to już tak jakby tradycji, żeby stało się zadość, ten bieg po raz kolejny powtarzamy z uwagi na to, że też cieszy się dużym uznaniem w tym środowisku tych ekstremalnych biegaczy, tak? Ale oprócz tego też mamy taką imprezę pod tytułem Ogólnopolskie Zawody Crossfitowe, dedykowane wszystkim tym siłaczom, wszystkim tym, którzy uprawiają crossfit. Tak bardziej wyczynowo. I to będzie kiedy? 9 będzie bieg września? Ekstremalny, 9 września, natomiast 23 września będą te zawody crossfitowe. Czyli coś się będzie działo? Coś się będzie działo, zresztą mamy do tej pory jeszcze wakacje trwają, mamy lato w mieście, część imprez już się odbyła, część imprez jeszcze jest przed nami, jak chociażby dwalatka Aquary pod tytułem Gramy na fali, ta impreza nas czeka już 26 sierpnia. Co to będzie? To będzie impreza taka plenerowa przed obiektem Aquara. No będzie na pewno występ naszego zespołu tutaj lokalnego, Musical Souls. Czyli takie obchodzenie dwulecia? Dwulecia, tak jest, naszego obiektu, funkcjonowania naszego obiektu. Panie Marku, dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę, za wizytę dziękuję. Na portalu Radomsko24, a Państwu oczywiście dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Portal radomsko24.pl, program w temacie, Irek Staszczyk.